Pamiętajmy, aby już na początku redukcji nie wrzucać zbyt dużej objętości cardio, bo organizm bardzo szybko się do tego przyzwyczai. Wiele osób popełnia ogromny błąd, zaczynając redukcję od około 45 minut cardio po każdym treningu, następnie 60 minut i później, gdy organizm się przyzwyczai, to ta osoba musi kręcić już dwie sesje po godzinie dziennie. No a wiadomo, kto normalny ma na to czas, no i chęci. Zacznijmy na spokojnie od 20 minut 3 razy w tygodniu, potem 20 minut po każdym treningu siłowym, no i stopniowo, powolutku zwiększajmy do 30, 45 minut i na końcu redukcji, myślę, maksymalnie ta godzina. Rodzaj treningu cardio jest dowolny. Może być to bieganie, orbitrek, wioślarz, rowerek, basen czy nawet długi spacer. Fajnym pomysłem jest też prowadzenie interwałów. Jeżeli chodzi o porę kręcenia cardio, to moim zdaniem nie ma to większego znaczenia. Może być wykonywany po treningu, w dzień nietreningowy, na czczo, po śniadaniu czy nawet przed snem. Pamiętajmy, że trening cardio pozwoli nam tylko przepalić więcej kalorii, ale to dzięki diecie będziemy tracić tkankę tłuszczową. Co do treningu, jeżeli chodzi o plany treningowe na redukcję, może być tutaj dowolny plan: push-pull leg, split, full body workout, góra-dół. Tutaj nie ma to większej różnicy. Ważne, żeby objętość treningowa była podobna. Treningi powinny być zdecydowanie z dużym dla nas obciążeniem. Dobrze jest zacząć na początku od 3, maksymalnie 4 treningów siłowych. A wraz z kolejnymi etapami redukcji można zwiększyć objętość treningową i częstotliwość. Tutaj pamiętajmy, aby nie przesadzać z treningami siłowymi, bo trening siłowy jest bardzo inwazyjny dla naszego ciała i wraz z głębokim deficytem kalorycznym może spowodować no, naprawdę wiele problemów. Tutaj w szczególności tyczy się to kobiet, bo wasz układ hormonalny jest bardzo wrażliwy i łatwo jest go rozregulować. No choćby nawet wystarczy popatrzeć na większość naszych polskich zawodniczek bikini, które po głębokiej redukcji wraz z ciężkimi treningami siłowymi kończą z niedoczynnością tarczycy oraz rozregulowanym układem hormonalnym. No niestety, tak więc wszystko z głową i na spokojnie. W kolejnym materiale opowiem o suplementacji na redukcji, a jeżeli się podobało, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę i udostępniajcie dalej ten materiał. Do zobaczenia.